Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 1 marca, kolejny dzień rosyjskiej inwazji na naszego sąsiada i chyba nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że tym tematem zajmiemy się dziś przede wszystkim we wtorkowym przeglądowym przeglądzie wydarzeń. Ja nazywam się Jakub Dymek, jest ze mną mój redakcyjny kolega Robert Walenciak, dzień dobry. Dzień dobry, on nie jest dobry, ale tak sobie tradycyjnie tego w Polsce życzymy. Zanim przejdziemy też do głównego tematu, wypada przeprosić Państwa za naszą zeszłotygodniową nieobecność, no, która wynikała z tego, że w tych gorących dniach nasze plany się zmieniały, ale proszę się nie obawiać, to nie była nasza rejterada z komentatorskiego pola walki, chociaż tą prawdziwą walkę toczą oczywiście dziś nasi sąsiedzi. Robercie, ty w nowym numerze przeglądu pytasz, chyba nie retorycznie, a całkiem na poważnie, po co Putinowi ta wojna? I chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. No tak, oczywiście, bo większość komentatorów, większość analityków, większość polityków uważała, że Putin straszy, że nie zdecyduje się na zaatakowanie Ukrainy, na krwawą rozprawę. Kierując się jakby no, logiką, rozsądkiem. Przecież Rosja tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak ta wojna się skończy, już jest wielkim przegranym, o czym możemy porozmawiać w dalszej części. Putin wybrał no, to z punktu widzenia interesów Rosji, no, najgłupszy sposób rozwiązania sporu czy dotarcia, zrealizowania celu. I oczywiście dlatego trzeba zapytać, dlaczego to zrobił. Jest profesor Agnieszka Leguska podpowiada tutaj trop moim zdaniem bardzo trafny. To znaczy ona uważa, że nie tylko zresztą ona, bo okazuje się, że jest cała grupa bardzo poważnych komentatorów, którzy uważają podobnie, że po prostu Putin sobie skalkulował, że ma okno możliwości. To znaczy, że Zachód jest w tej chwili tak słaby, tak osłabiony również przez działania Rosji. Na to się składa Brexit, na to się składa świat popandemiczny, na to się składa wewnętrzne konflikty w Europie, na to się polityczne konflikty w Europie, na to się składa wojna, którą prowadził Trump między Europą a Stanami Zjednoczonymi, na to składa się jeszcze słabość Bidena, więc on uznał, że jest ten moment, kiedy może zrealizować, wejść ostro i Europa, Zachód nie odpowie. Taka była jego kalkulacja. A za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, to już będzie za późno, bo Niemcy się wzmocnią po wymianie władzy, Macron najprawdopodobniej wygra wybory, Europa się wzmocni, więzi atlantyckie dzięki polityce demokratów będą mocniejsze, więc wtedy już nie będzie można tego zrobić. I on korzystając z tego okienka możliwości, zagrał o wszystko. No i dzieją się rzeczy straszne oczywiście, bo giną ludzie, niewinni ludzie, no, a Rosja w moim przekonaniu przegrywa. A Zachód jest coraz bardziej mocny, wzmocniony. I tu jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć później, ale uważam, że ci wszyscy, którzy rozbijali Zachód do tej pory dosyć skutecznie, też powinni, nie mówię, żeby ponieść karę, ale przejść przez jakiś etap refleksji. Tyle mojego wstępu. Wojna oczywiście jest tragedią, każda, nie tylko ta wypowiedziana przez Putina Ukrainie dziś, ale i każdy inny z konfliktów zbrojnych, które dziś targają światem i dotychczas na nasze szczęście te najbardziej zbrodnicze, krwawe i destrukcyjne konflikty po prostu działy się daleko od naszych granic i to pozwalało na pewnego rodzaju błogie ignorowanie tego, co się dzieje, przymykanie oczu lub też dużą hipokryzję Zachodu w sprawie wojny i pokoju na świecie. Często mówi się, że po prostu zbyt długo żyliśmy w czasach pokoju, że przestaliśmy go doceniać, ale ja tę maksymę odwracam i mówię, że zbyt dawno spotkała nas wojna, byśmy przestali się jej brzydzić. Byśmy zaczęli się ponownie jej brzydzić, przepraszam. I to w moim przekonaniu był problem. A to na początek ku pamięci też tych wszystkich cywilnych ofiar, o których już wiemy, a których będzie niestety z każdym dniem tego konfliktu więcej. To taka najogólniejsza uwaga. A komentując same te prognozy czy analizy, warto wspomnieć, że prawdę mówiąc jeszcze dwa tygodnie temu, a już tym bardziej miesiąc czy pół roku temu, nikt by na zjednoczenie Zachodu, czy jednoczenie
jednomyślność Zachodu w takiej skali po prostu swoich pieniędzy nie stawiał. I powiedzmy uczciwie od razu, że to, co się dzieje pod względem odpowiedzi sankcyjnej, jakiejś jednomyślności i odwagi podejmowania też gospodarczych, odważniejszych decyzji, czy zmiany wektora, jak się wydaje, niemieckiej polityki, nie było wcale od początku rozstrzygnięte. I jest tak, że jak zawsze w takich sytuacjach bywa wiele bardzo czasami nieoczywistych, sprzecznych, czasami zupełnie przypadkowych rzeczy musiało się na siebie nałożyć, że jak to było w Casablance, ze wszystkich miejsc teraz i tutaj i właśnie w tym momencie doszło do takiej, a nie innej odpowiedzi, bo żaden z tych faktów dokonanych, które dzisiaj już omawiamy, to znaczy próby odłączenia Rosji od systemu wymiany międzybankowej SWIFT, jakby pomysł Niemiec, żeby jednak odejść od budowanej nie przez lata czy jedną kadencję, ale przez dziesięciolecia polityki energetycznej opartej właściwie wyłącznie na takim zakładzie, że Rosja będzie jednak państwem pokojowym i nie zagrażającym Europie, przez... To też można oceniać różnorodnie, ale w jakimś sensie przynajmniej tymczasowy powrót Amerykanów do wschodniej Europy. Co było być może jedynym zbieżnym celem Moskwy i Warszawy w tym konflikcie. Paradoksalnie oczywiście, że to rosyjska agresja zrealizuje te cele obronne, które Polska sobie stawiała od lat. Wszystkie te rzeczy nie były rozstrzygnięte i bieg sytuacji dzisiaj też pokazuje, jak bardzo bywają ulotne różne geopolityczne czy geostrategiczne diagnozy, które niektórzy zaczęli traktować jak swego rodzaju nową religię. Polityka jest niezwykle plastyczną dziedziną, a wojna przyspiesza bieg historii bardziej niż jakikolwiek inny kryzys. Choć i tu ostatnia uwaga moja, bo pozwalamy sobie ten wstęp taki zrobić bardzo ogólny czy bardzo z metapoziomu. To też nie jest pierwszy taki kryzys, który po prostu nam politykę przyspieszył. Najpierw wygrana Donalda Trumpa i Brexit, potem pandemia, a dziś zbrojny konflikt w europejskiej stolicy po prostu składają się na łańcuch wydarzeń, który moim zdaniem powinien wreszcie przebudzić dużą część europejskiego mainstreamu z takiej polityki trzech nie. Znaczy nie da się, nie opłaca się, nie warto, którą były kwitowane wszystkie próby wzmocnienia siły państwa i instytucji międzynarodowych w zderzeniu ze współczesnymi wyzwaniami. Dzisiaj moim zdaniem taka polityka, ja jej nie nazwę liberalną, bo to byłaby obraza dla liberalizmu, ale taka polityka nierobienia niczego, ten negatywny laissez-faireism, to przekonanie o tym, że jedyny sens istnienia państwa i instytucji międzynarodowych to państwo minimum, a instytucje międzynarodowe jako wielki bankomat, po prostu chyba słusznie odchodzi do przeszłości. Znaczy masz rację, ale ja dodałbym do tego jeszcze parę zdań. Otóż uniknąłbym słów ktoś się myli. Ja tego nie powiedziałem, powiedziałem o ulotności pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, że proszę bardzo, nie przewidzieliśmy, jak zachowa się Putin, no to oczywiście nikt nie przewidział, jak zachowa się Putin. To jest oczywiste, to nie jesteśmy jasnowidzami, polityka nie polega na zgadywaniu przyszłości, tylko na analizowaniu i na budowaniu scenariuszy na ewentualne takie czy inne sytuacje. W moim przekonaniu mylili się również ci, którzy uważali, w takim razie mylili się również ci, którzy uważali, że Zachód się rozpada, że nie ma Zachodu. Proszę bardzo, jest Zachód i jest bardzo silny i jest bardzo zdeterminowany. Nie jest zgniły, to jest Zachód może jeszcze nie walczący, na szczęście nie walczący, bo sprawa, gdyby Zachód zaczął walczyć, sprawa by się zaczęła ocierać o użycie broni atomowej, ale niezwykle skutecznie, niezwykle boleśnie uderzający w Rosję. I przecież wiemy, że to nie jest koniec tego, co Zachód ma w zanadrzu. Więc to nikt się nie mylił, bym powiedział. Natomiast po prostu zmieniła się sytuacja. Putin wywrócił stolik, na którym toczyła się gra. I teraz pytanie jest o zdolności elit do zachowania, do znajdywania rozwiązań w nowej sytuacji. I w moim przekonaniu Zachód zdecydowanie lepiej sobie daje z tym radę niż Rosjanie.
I jeszcze tu nie chcę o tym, tego tematu rozwijać, ale miejmy świadomość gry Chin również w tej sytuacji, bo ta gra jest bardzo interesująca i ona wcale nie polega na tym, że Putin ma ich poparcie, a wręcz przeciwnie, za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że Rosja będzie bardzo potrzebowała pieniędzy i będzie w stanie za bardzo niewielkie pieniądze dać Chinom koncesje na Syberii, czy jeśli chodzi o bogactwa naturalne na Syberii, które jeszcze 3 tygodnie temu wydawały się rzeczy no niemożliwe do spełnienia. Tak to jest to rozgrywane i tak z tych wszystkich informacji, które do nas docierają, takie wnioski też mogę wysnuwać. Także no, jest jak jest. No, jest ciężko, ale wydaje mi się, że główni aktorzy strony zachodniej w tej chwili zachowują się bardzo poważnie i bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialnie, dając sobie no, w tej sytuacji radę. I jeszcze jest jedna uwaga. Chyba się razem zgodzimy, że jest bez sensu w tej chwili komentować sprawy militarne, które toczą się na Ukrainie, bo za godzinę będzie to już pewnie inna sytuacja, za 2 dni zupełnie inna. To na pewno, ale sam fakt, że Ukraina się broni i robi to tak skutecznie, buduje świadomość tego narodu. To już jest nowy naród, absolutnie inny niż jeszcze 20 lat temu. I no, Putin, jeżeli ktoś, on tak chętnie opowiadał, kto stworzył Ukrainę, mówił o Leninie, o Stalinie, opowiadał takie głupoty, świadczące o tym, jak bardzo jest niedokształcony historycznie. Ale teraz możemy powiedzieć, jeżeli ktoś stworzył naród ukraiński, to stworzył to niestety, bo ofiary są straszne, prezydent Putin. O tym, kto... Użyłeś takiego sformułowania, że potrzebujemy, przepraszam, chcę zdecydować wiernie, przemyślenia czy wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji. Umiejętność zachowania się w nowej sytuacji, prawda? Tak, oczywiście jesteśmy skazani na komentowanie procesu z jego środka, co jest zawsze obarczone nie tylko ryzykiem, ale czasami wręcz gwarancją błędu, bo nie da się ująć rzeczy ze środka płynącej kry po rzece. Widzimy tylko to, co widzimy, ale jeżeli skazani jesteśmy na takie doraźne uwagi, czy takie przynajmniej rozpoznawcze boje, które wysyłamy w przyszłość, to ja chcę powiedzieć, że lewica będzie miała duży problem z odnalezieniem się w tej sytuacji, wyciągnięciem wniosków, jak ty to ująłeś, z tej sytuacji, bo za każdym razem sytuacja wojenna polaryzuje debatę publiczną, tworzy znowu jeden wielki obóz narodowej jednomyślności, w którym trudno jest wyrwać się na własne zdanie, a każdy głos odrębny staje się czymś bardzo... Głosem zdrajcy, prawda? Tak, ale tak jest po prostu. Znaczy, pominąwszy to, że dzisiaj debata publiczna w Polsce stoi po dobrej stronie mocy, w ogóle tego nie rozwadniając, bo tak absolutnie jest, ja chcę tę ogólną uwagę poczynić, że wszystkie głosy, nazwijmy to dysydenckie, odrębne, niezależne, będą miały w tej sytuacji radykalnie trudniej i lewica, która w tym momencie straciła z jednej strony, przynajmniej na pewien czas, taką swoją tradycyjną antywojenną czy pacyfistyczną odnogę, na której będzie trudniej się jej w tym momencie oprzeć. Z drugiej strony ryzykuje popadnięcie w licytację na pewnego rodzaju militaryzm czy nacjonalizm taki wojenny z prawicą i to jest sytuacja bardzo, bardzo ryzykowna i mówię, to jest taki komentarz, który płynie trochę na gorąco, ale zostawiam go jako otwarty wątek na przyszłość, bo jak sądzę będziemy mieli okazję do tego wracać. Dziś obserwujemy, ja o tym napisałem tekst od razu pierwszego dnia inwazji. Dziś obserwujemy fantastyczną jedność i solidarność w pomocy naszym sąsiadom i to jest zjawisko, które należy z całego serca chyba i bez żadnych wątpliwości pochwalić i się nim ucieszyć. Natomiast zarazem obserwujemy też pewien taki emocjonalny ferwor, który mnie osobiście też momentami przeraża. To znaczy, bo ja widzę jak nawet dobre emocje są w stanie sięgnąć takiej bardzo wysokiej temperatury, za którą łatwo jest negatywnym aktorom, ludziom, którzy żerują też na takich społecznościach,
społecznych emocjach przekierować je w bardzo niebezpiecznym kierunku, czy próbować nimi manipulować. To tyle jeszcze. Ja rozumiem, że jest pewne niebezpieczeństwo, że się wepcha ludzi, którzy przestrzegali przed wojną, przed podkręcaniem atmosfery wojennej, przed tym szaleństwem wojennym, zanim ta wojna wybuchła. I teraz można ich wepchnąć w jakąś ramkę pacyfistów czy ludzi naiwnych. Ale przecież tak nie jest. Rozmawialiśmy już o tym i mówiłem, że trzeba z takim człowiekiem jak Putin rozmawiać grzecznie, ale z tyłu mieć pałkę. I gdyby nie Europa, gdyby nie Stany Zjednoczone, my tej pałki byśmy nie mieli. No właśnie, bo ja wiem, że chciałeś w dzisiejszej rozmowie jeszcze nawiązać do Polski. Ja tak cały czas oczywiście przedryfowuję bardzo chętnie. Więc trzeba było zrobić wszystko, by wojny uniknąć i nawet miłe słowa to nie jest coś, co jest, czy słowa dające szansę na rozmowy, na dyplomację, nie jest coś czymś złym. One zresztą dały szansę Ukrainie lepiej przygotować się do napaści, więc do odparcia napaści. O, to będzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, moim zdaniem absolutnie istotna, to znaczy lewica jest pacyfistyczna, oczywiście, nie chce wojny, ale gdy jest wojna, to do niej przystępuje. Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy to nie jest coś, co nie istniało w historii Polski. Jeżeli popatrzymy na historię Europy, to okaże się, że oddziałów partyzantki lewicowej, czy konspiracji lewicowej, czy ochotników kierowanych przez partię lewicową jest taka cała masa. Ja przepraszam, że ci przerywam. Nie, bo mój komentarz nie dotyczył historii, czy lewicy w ogóle jako takiej. Ale ja rozumiem, teraźniejszości. No więc nie jest wstyd, ale już do tego zmierzam, przepraszam. Nie jest wstyd w tej chwili, gdy ludzie sympatyzujący z lewicą mówią, że trzeba zrobić wszystko, by obronić się przed rosyjskimi atakami, czy medialnymi, czy militarnymi, czy wszystkimi. To nie jest wstyd. No, tu już sprawę mamy czystą. Mamy z jednej strony najeźdźce, mordercę, z drugiej ludzi, którzy się bronią. I nie ma tutaj, nie ma miejsca w ogóle na dzielenia włosa na czworo, aczkolwiek powinniśmy pamiętać, że dłużej klasztora niż przeora i oczywiście Rosjanie są już w tej chwili naznaczeni hańbą państwa bandyckiego i hańbą napaści, ale przecież oni będą żyć i nie można wykluczyć, że władze w Rosji, wydające się przewidzieć przyszłości, wezmą demokraci, ludzie przepraszający za morderstwo. To morderstwa. To jest tak jak z Niemcami. Hitler ich zhańbił, a teraz pokolenia pracują nad tym, by tę hańbę zmyć. I jeszcze jedna rzecz. Dobrze, to ostatnia anegdota. Tak, to ja może jakoś przepraszam cię, proszę. Ale ostatnia rzecz, bardzo istotna jeszcze, a propos wyciągania wniosków z przyszłości do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Jedność europejska. W tej chwili absolutnie, jeżeli wszyscy mówią, że jesteśmy bezpieczni dlatego, że Zachód jest zjednoczony, to powinniśmy mieć świadomość, kto ten Zachód rozbijał przez ostatnie lata. I tutaj nie mam dobrych wiadomości dla działaczy PiSu i dla ludzi PiSu, bo to oni byli tą siłą, która razem z panią Le Pen, z Salvinim, nawet z Orbanem, szli ramię w ramię, rozbijali Unię i opowiadali wszystkim, że koniec z Unią, koniec Zachodu, zgniły Zachód musi upaść. Tak o tym mówili. I najmniejszą, znaczy to co wymagam od nich w najmniejszym stopniu, powinni wykonać wyroki sądów europejskich dotyczących Izby Dyscyplinarnej, dotyczących sędziów, zakopać ten topór wojenny, który sami wykopali i rzucili się na Unię Europejską, wykrzykując rozmaite najgorsze pod adresem Zachodu słowa. To jest plan w tej sytuacji, jaka jest. Ja dzisiaj nie będę wchodził w dyskusję na temat postawy PiSu i polskiej prawicy. Nie dlatego, że nie jestem wobec niej krytyczny, ale chyba dlatego, że sam się nie chcę denerwować, bo wystarczyło, że nie mam Twittera, ale wystarczyło, że zajrzałem na kilka minut na przegląd polskich opinii komentatorów i bagno, jakie się wylewa i próbę przyklejenia sobie z obu zresztą stron zarzutów najgorszej zdrady, wywlekania wypowiedzi sprzed lat, całej tej takiej
retorycznej ekwilibrystyki, która ma dowieść, no właśnie w tej licytacji na zdradę, kto jest gorszy, że chyba tylko ze względu na spokój własnej głowy nie mam zamiaru się w to dzisiaj wkręcać, mówiąc kolokwialnie. Ale to prowadzi mnie jeszcze do... ale to prowadzi mnie do jednej takiej najogólniejszej uwagi. To znaczy, na pewno jedna rzecz jest nieprawdziwa i powinna z całą mocą odejść jakby w przeszłość. To jest retoryka Jarosława Kaczyńskiego sprzed zaledwie jeszcze chyba kilku miesięcy o wojnie, o ataku na Polskę, przepraszam, równoległym ze wschodu i zachodu. Tak. Znaczy, tak. I to nie ma rzeczywistości teraz tutaj w Polsce, w której z dowolnego lewicowego czy prawicowego punktu widzenia można by argumentować, że Polska jest w sytuacji symetrycznego zagrożenia z obu stron. Właśnie dlatego, że Zachód, ja też wcześniej broniłem się przed używaniem słowa zjednoczył, czy był jednomyślny, też trochę niuansowałem, bo uważałem, że nie był, ale w tym momencie rzeczywiście w sprawach fundamentalnych i kluczowych to jednomyślność jest. A nie wiemy oczywiście, nie mamy gwarancji, że mielibyśmy z nią do czynienia, gdyby dzisiaj Francją rządziła na przykład pani Le Pen, której choć na francuskiej polityce się nie znam, jak rozumiem, szanse na elekcje w tym momencie radykalnie zmalały. To jeszcze tyle a propos tego doraźnego politycznego konfliktu, ale tak jak mówię, ja też myślę, że czas na to będzie, to znaczy, żeby analizować wpływ tego na polską politykę i dynamikę polskiej polityki. Ale każdy też dzień czy tydzień, w którym odwlekamy ten taki beznadziejny, brudny spór, jest też dniem, w którym możemy skupić się na sprawach fundamentalnych i ja bym sobie tego życzył. Bo przecież co do ogólnych jakby trendów, jakie z tego wypłyną, to my nie mamy też wątpliwości. Znaczy, my chyba mamy już w tym momencie podejrzenia, jakiego rodzaju retoryka zostanie wzmocniona, jakie tendencje obecne już w polskiej polityce będą karmiły się tym konfliktem. No trochę my to przecież wiemy, tak? To nie wymaga wypowiadania na głos. Ostatnia anegdota o temat lewicy, przepraszam, bo chciałem ci wtedy przerwać, tak, a nie zdążyłem. Tak, spotkałem posła lewicy wczoraj w sklepie, no nie powiem nazwiska, bo byliśmy obaj poza godzinami pracy, ale przekonywał mnie do tego, że dzisiaj język antyeuropejski w Polsce, nawet jeśli nie zostanie od razu skompromitowany, to na pewno będzie olbrzymia presja, żeby się z tego języka antyeuropejskiego wycofać i że to jest szansa na stworzenie być może jakiejś takiej nowej, lepszej dychotomii w myśleniu o polityce zagranicznej, czyli o myśleniu o niej w kontekście albo atlantyckim, albo brukselskim. Ja aż takiego dużego optymizmu nie podzielam. Moje myśli czy instynkty są z natury bardziej pesymistyczne, ale chcę tę opinię tutaj przemycić czy zachować, bo ów poseł, polityk lewicy przekonywał mnie, że wbrew różnym wątpliwościom, które dzisiaj można zgłaszać, to ta karta antyeuropejska nie przysłuży się już długo. No tak, ale to poseł był naiwny, dlatego że dzisiaj, w dzisiejszym życiu publicznym słowa mają inne znaczenie niż są wypowiadane. Rosja na Ukrainie mówi, że nie prowadzi wojny, tylko operację specjalną. Mówi, że nie prowadzi wojny z narodem, tylko z faszystami i narkomanami, którzy wzięli w jasyr naród, wspaniały naród radziecki. Radziecki, używam tego słowa z pełną świadomością, a więc naród, który jest częścią ruskiego mira. Więc tak można mówić, a PiS oczywiście opowiada, że on jest za Europą i za jednością, ale na pisowskich zasadach, czyli takich, że sędziowie mają służyć władzy, jakby zapominając, że tym sposobem pcha Polskę w ścieżkę putinowską. Tak to wygląda. Ale odłóżmy na bok miejmy świadomość po prostu, jak sytuacja wygląda i tak wydaje mi się, ja nie uczestniczę w tych wszystkich przepychankach
na mediach społecznościowych, bo po prostu uważam, że to jest bezcelowe. Miejmy tylko świadomość, jak sytuacja wygląda, kto jak oszukuje, kto jakimi kłamstwami stara się zakrzyczeć rzeczywistość. Trzymajmy, wydaje mi się, najważniejsza rzecz, pomagajmy Ukrainie i ludziom, którzy tu przyjeżdżają, uciekając od wojny. To są wstrząsające historie, to są naprawdę nieszczęśliwi ludzie dotknięci no, czymś okropnym. No. Za co cierpią? No. Za co cierpią? Że jakiś władca Rosji ma swoje fantasmagorie imperialne. No. Bez powodu wpycha jednych w śmierć, drugich w hańbę. To są rzeczy... Nie, mądrze tego się nie wytłumaczy. I mogę tylko pozostawać w jakimś takim ponurym nastroju i mieć nadzieję, że ta wojna w miarę szybko się skończy i to skończy się dobrze. To znaczy, że Rosjanie po prostu opuszczą tereny, które niszczą w tej chwili, które do nich nie należą. Ta humanitarna odpowiedź na wojnę w Ukrainie jest najlepszym, co mogliśmy zrobić. Zresztą jest to najlepsza odpowiedź na każdy konflikt zbrojny, żeby zająć się pomocą przede wszystkim od razu i jak najszybciej cywilnym, jego niewinnym ofiarom. I to dzisiaj ten test, jak sądzę, przechodzimy. Nawet jeżeli nie bez pewnych prób czy potknięć po drodze, to ten test przechodzimy bez wątpienia i jest to moim zdaniem warte podkreślenia na sam koniec, co zresztą zrobiłeś, że to wyzwanie humanitarne jest też w naszych rękach i w możliwości naszego działania. Ja myślę, że na ostateczne decyzje militarne NATO czy wielkie negocjacje Polska wciąż swojego bezpośredniego wpływu nie ma. Znaczy, innymi słowy, nie jesteśmy w tej sprawie wciąż rozgrywającym, ale na pewno jesteśmy rozgrywającym tej humanitarnej strony tego dramatu, który się rozgrywa i wypełniamy swoje zadanie, jak sądzę, wcale nie najgorzej. I to olbrzymie ruszenie Polaków po prostu, no szukam dobrego słowa, ale Polaków, to znaczy i samorządów, organizacji obywatelskich, NGO-sów, firm, kościołów, związków wyznaniowych, wszystkich. Wszystkich, tak. Pokazało, że że ten pierwszy odruch był właściwy i że też toksyczna polityczna polaryzacja, która jest w Polsce faktem, nie zamordowała w nas jeszcze resztek człowieczeństwa. Nawet jeżeli ta polaryzacja, co do czego niestety nie mam wątpliwości, prędzej czy później z całym swoim toksycznym bagażem wróci. Tymczasem pozostaje nam się z Państwem dzisiaj pożegnać, trzymając kciuki za jak najszybszy konflikt. Koniec, przepraszam. Koniec konfliktu. Tego dramatu i tragedii. Zapraszamy jak co tydzień tradycyjnie do lektury nowego numeru Przeglądu od poniedziałku w kioskach. Robert Walenciak, też zapraszam do lektury i zapraszam do słuchania nas co tydzień, mam nadzieję. Słyszymy się. Do widzenia.